Dobra, więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie wszyscy w mapkę horror razem z Dominiką. Dzisiejszy odcinek może być troszeczkę dziwny, bo będziemy próbować się wczuć w ten horror, żeby odczuć go troszkę bardziej. Wy też się wczucie razem z nami i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Wpisujcie, także kod śpiewek w sklepie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na mapce horror razem z Dominiką. Dominika, jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę w świecie... Czekaj, zapalę światło. W świecie grozy, to wystarczy, że klikniesz ten przycisk tutaj. Przyciskasz go, czy nie? Chcesz się Dobra, ja go przycisnę. Elo! Przeniosło nas gdzieś. Światło się zapaliło. O nie, ale tu strasznie. Tutaj jesteś, Dominika. Witajcie wszyscy pasażerowie. Lot 378 ma ważną informację. Właśnie znajdujemy się nad największym i najbardziej strzeżonym lasem na świecie. Co ty gadasz? Boję się tu być. Jak się patrzę na tych pasażerów, oni są straszni. Oni jakby, to nie są do końca ludzie. Ej, w ogóle, czaisz, że to jest z pierwszej osoby? Co jest? Dominika, wybuchł tam ten silnik. I tam silnik. Też, z dwóch stron. O nie, a my lecimy, czy jesteśmy na ziemi? Ja nie wiem, czy my wylądowaliśmy? O nie, Mayday, we are going down. Mayday, spadamy. Czyli my dopiero spadamy. O nie, my spadamy. Poczekaj, ja usiądę na krześle i za... Ja też. A nie mogę. Usiądę na krześle. O nie, znowu... Ja nic nie widzę, o nie. Umarłem. Co? A co chodzi? A nie, nie umarliśmy, tylko po prostu spadliśmy na ziemię. Wreszcie. Okay. I tu są wraki samolotu. Przeżyliśmy, tak. Piotrek! Tak jest, przeżyliśmy! Dobra, to i mamy latarki. To wszystko dzięki temu, że przed upadkiem usiadłam na krześle i zapięłam pas. Weźmy nasze latarki, Dominika. Nie możemy zacząć zwiedzać. W końcu się obudziłeś i zdałeś sobie sprawę, że jesteście jedynymi ocalałymi. Chodźmy, Dominika. W lesie masz okropne problemy z oddychaniem, ale nawiedza cię ciągłe pytanie. Czy jesteś jedyną osobą tutaj? The real question is where are you? Gdzie my jesteśmy To dobra, pomyliło mi się. Pytanie, gdzie my jesteśmy? No jak to gdzie? Przecież mówili, że największy... O Boże, czupy. Dominika, słyszałeś ten dźwięk? Słyszałam, to jest plus 18, Piotrek. Ej, tutaj tak? To nie są pasażerowie samolotu. To są pasażerowie. Powiesił. O nie. Widzisz, oni wszyscy są... Ile, wszyscy są powiesieni na taboretach. O Jezu. Dobra, są... nie śmiejcie, to jest o nie, tylko nie wiatra tylko nie na drzewie. Garki. Stajemy się śmiać, Dominika. Słuchajcie, jeżeli chodzi, musimy się wczuć w rolę, więc teraz, od teraz, czasami się na pewno zaśmiejemy, będę do rady, ale spróbujmy się wczuć wszyscy w rolę. Dom wygląda strasznie, ale wiesz co wygląda jeszcze straszniej? Twoja twarz. Ta buda. Myślisz, że w tej budzie mieszka jakiś demon? Dobra, chodź do chat. O, możemy zapukać. Możemy zapukać. Pukamy czy nie? Nie dobra. Nie chcę pukać. A można nie pukać? Chodź, zobaczymy przez okno, czy coś jest. Ej, jest jakiś telewizor. O nie, ten telewizor z białymi tymi. Z mrówkami. O, nienawidzę też tego dobra, telewizora. Pukamy, Dominika, nie mamy gdzie iść. Co to było? Wiedziałam, że to nie jest dobry pomysł. Ej, otworzyło. Otwarte. Otworzyło się? Hello? Halo? Jezu, halo, jest tu ktoś? Straszne łóżko. O nie, ten misiek. Zobacz, Piotrek, ja też bym była psychopatą, jakbym spała w takim łóżku. Halo, jest tu kto? Halo, Dominika. A, ty sobie oglądasz mrówki. Okej, spoko. Ej, chodź do kuchni. Ej, tu jest jakieś światełko, Peter. Gdzie? No właśnie wiem, też widziałem, ale nie wiem, co to jest. Ej, zaczynam się naprawdę denerwować. Patrz, można to otworzyć. Co? Co możesz? Szafę. Co ty gadasz? No. Pokaż. Otwieraj. I ten znak zapytania. Wow. Co to jest? Ale to jest... Czemu tu jest tylko tyle worków i krwi? Co to jest? Ej, nie, musimy uciekać stąd. Dominika, musimy uciekać. We need to get out of this place. Dobra, uciekamy, spadamy stąd. Musimy uciekać z tego miejsca. Chodź. Uciekamy stąd. Zamykaj szafę. Spadamy stąd. Odkryliśmy coś złego. Odkryliśmy coś złego, Piotrek. No. A! Jezu! Co się stało? Gdzie jest? Gdzie ja jestem? I tu mam tylko bandażę. Ja się przestraszyłem, Dominika. Welcome to your worst nightmare. Gdzie jestem? Ej, to jest naprawdę straszne. Poważnie się boję. Poważnie. Ja jestem sama w domu. Zablokowane. We need potrzebujemy klucza. Skąd co go to jest? Uciekaj, póki jeszcze możesz. Na ścianie napisane. On może... Yeah. On cię widzi! Jezu, słyszysz to? O nie! Co tam się dzieje? Nie wiem. Ale tu jest wszystko zamknięte, Dominika. No. Poza tymi drzwiami. Dobra, idę za tobą. To są plamy krwi. Jezu. O co chodzi? Wszędzie tutaj jest krew. Co to jest? Czy tu się da jakoś... Coś się musi dać odpalić tutaj na pewno. O, jest! Jest elevator key. Mam. Jezu, i ten wózek tutaj ten wózek na środku. Jest straszny, powiem nie? Ci, że jakbym się obudziła w takim miejscu, to ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Jestem typem osoby, który by nie uciekał, tylko by się zabił od razu. Żeby tego nie przeżywać. Żeby nie musieć w tym uczestniczyć. A to trudno. Od razu śmierci. O, co? O!
co jest? O! Jedziemy windą. Ej, a co jeżeli ona się zablokuje? O nie, to jest gorszy. To jest większy koszmar. Zaciąć się windzie. Okay. Oj, nie mogę wyjść. A czemu? Możesz wyjść? O! O, teraz. Nie, czekaj, nie. czekaj. Nie zbliżaj się do tych drzwi. O! O nie, co tu się dzieje? Jakaś mgła się zrobiła. Dominika, co to jest? O! Co? O! Co to za robot? Co to jest? O co chodzi? On się na nas patrzy, on mruga. Czemu się patrzysz? Mogę cię rzucić bandażem, gościu? Co ty on się robisz? Zbliża! Ej, czy my coś... Czekaj, dobra, musimy zjechać jakoś. Musimy zjechać pewnie, nacisnąć coś, nie wiem. Nie, on jest bliżej. Why is the elevator... Czemu się nie zamyka? No właśnie, czemu się nie zamyka? Nie, on jest coraz bliżej. Zamyk... O, zamknęła zamyka się. Zamyka... O! Okay. Ale było blisko. Ej, czemu... Nie do niego, czemu... nie do niego. Czemu winda się nie rusza? To jest grane. Może musimy jakoś uciec z windy. Nie, idzie, idzie, idzie. Słyszysz? Tak, dobra, Dominika, jedziemy na samą górę. Okej. Okay. A! Jezu! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Tego się nie spodziewałam. Ja też. Gdzie ja? O, ja pierdzielę, ale to jest przewalone. No, jak się nie spodziewałam tego zupełnie. Ja też. Gdzie ja jestem tym razem? Ej, to jest... No nie, no jakiś kurde ten, bez wyjścia. Nie. Ej, on znowu tam jest. On się znowu będzie zbliżał, on... powaga. O nie. Jezu, zbliża się znowu. Nie, 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 zablokowane drzwi, Dominika! O nie! Zablokowane! Co my co musimy teraz zrobić? Nic, nic nie możemy on zrobić. On nas zabije. Nie, 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 nie. W kąt, Dominika. Chodź, schowaj się za mną, schowaj się za mną. Ale chamsko. On zniknął. Przestraszył się ciebie. Zaraz się pojawi, obok. Nie, nie, nie. A, widziałem! Widziałem, biegnij, Dominika, biegnij, biegnij, biegnij! O Boże! Biegnij, biegnij, doma. Biegnij. Gdzie? Tu. Run, run. Kucaj. Jezu, oka muzyka. O Boże! O nie, strzela we mnie. Gdzie ja mam iść? W drugą stronę. Nie, zablokowałem się. Dobra, biegnij, 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 w drugą stronę znowu. Ja pierdzielę. Wow, ja zaraz umrę. Chodź, biegnij, dobra. Tutaj skok, skok. Dobra. On nas gania. Jest wyjście. Czujesz taki strach. Jezu, białe światło, to nie jest chyba dobry objaw. A jak to? A, myślisz, że umarliśmy? Białe światło? To znaczy, że umieramy? Nie, nie mów nawet tak. Co? Znowu tu jesteśmy. O kurde, tego to nie było. Jest otwarte przejście. O Boże, drzwi, 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 drzwi. Dominika, przesuń się, no! Idź pierwsza! Jakieś żebra. Tu są jakieś żebra. O, co to jest? O nie, jakaś stołówka. Dobra, później, jak wszystko przejrzymy, okej. Okay. Czy te drzwi, co się otwierały, są otwarte? O! Pogadajmy z nim. Help! Patrz, napisane na szybie krwią jest help. Musicie być cicho, bo to coś może was usłyszeć. Czym jest to coś i jak mam się stąd wydostać? Nie mam pojęcia. Jedyne co wiem, to, że jest to zabójcza maszyna, która mi to zrobiła. Na szczęście schowałem się tutaj i nie może mnie tutaj nie może mnie tu znaleźć. Możecie popsuć możecie kamerę. Możecie sprawić, żeby on was nie widział, jeśli zepsujecie tę kamerę. Dokładnie. Ale uważajcie. Ale uważajcie i zostawcie mnie tutaj, bo niedługo umrę. Co? Mamy cię zostawiać? O nie. Chodź z nami. Ty walnęła go młotkiem po głowie. No pięknie, Dominika. To był ożywiający trójząb. O jakiej ventylacji? Kamerze on mówił? O tej co on ma na głowie? Głowie? Tak. Ej, ja nie mogę tu wejść. Może to, trzeba ty... zniszczyć tę kamerę, która jest tutaj. A gdzie? A. Tak, Piotrek. Tak? Let's destroy it. Jest. No. O! Jest na tobą, Dominika! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Do... Dobra. Dominika. On strzela we mnie! Uciekaj, 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 uciekaj. O nie, tutaj, o nie. Do wentylacji, chodź. O nie, on jest obok mnie! Chodź, chodź, Piotrek. Do wentylacji, Dominika! O nie, on chodź. Mnie zabija! Zabija nie, 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 mnie! Nie, dasz radę, wierzę w ciebie. Dawaj. Nie! On strzela! I co, zginęłaś? Ja umarła. Co jest? Co jest? Nie, co znowu jest? Ciebie widzi? Gdzieś tak. Gdzie on jest? O nie, kolejny. O nie. Oni dotrwali dalej niż ja. Co się z tobą stało? To coś zabiło mojego kolegę. Drzwi są zablokowane, może jest jakiś inny sposób, żeby przedostać się tam. Może jest, na pewno jest. Ja już wam pokażę, pokazuję gdzie. O tu, jak ja mam tam skoczyć. O. Jak chamsko, ja już wam pokazuję gdzie. A oni tam leżą, oni prawie leżą. Martwi. Takie easy. Dobra. Man, ja wiem gdzie. Spoko, o! Wow! Spadł, uwa! Co za chamstwo, no, takie malutkie gówienko mnie przestraszyło, to jest najgorsze. O nie, ten rowerek straszny. Ale patrz, tutaj jest mało miejsca, ta maszyna się tu nie zmieści. No, tak jakby, chociaż ona się... O kurde, co to za jakiś ołtarzyk? O Boże. Nie, muzyka. I znowu jakieś dziwne Piotrek. Rzeczy. Dominika, czemu ja tu jestem sam? Potrzebuję klucza. Klucz, dawać mi klucz, no! Gdzie wy macie klucz? Tu będzie klucz. Jezu, tu trumny są. No nie, tam jest ten potwór. Gdzie jest klucz? Gdzie ten klucz? Tu jest klucz. Wiedziałem. Dobra, uciekam. Ja nie patrzę nawet. Ja spadam. Spadam. O nie! Boże! Ran! Dobra, biegnę. Dobra, jest za mną. O, jest za mną! O, Jezu! Za mną. O, nie
Dobra, szybko, się, szybko, Dawid, 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 otwieraj się, no otwieraj! Nie, otwieraj się! Nie, nie. O, co? Musimy znaleźć jakiś kod. Dominika, dobra, możesz mi pomóc. Dobra. Wychodzi na to. Są numerki, jest 1 do 20. I musimy jakoś odpowiedzieć na to, tylko jak? This is the... O, to jest to, rzeczywiście. To jest ten potwór. No, ej, dobra, no, on ma jakoś napisane 19. Released. Classified info class. Wiem, że jest 19, ale są potrzebne 4 liczby. Więc 19 nie wystarczy. Dobra, 19. O, poszło. 19 się udało. Nazwać o, tu coś jest. O, jest napisane the code can be found up. Na górze. To? Red 1-0. Maybe this can help. Aha, okej. Okay. A, rozumiem. Najpierw jest Red Eyed Ghost, potem jest Knight 1-0, potem Scarecrow i potem Classic. 5, potem jest 18 i 1. 18 i 1. Jest! Jest! Udało się. I co? Tylko gdzie ty teraz jesteś? Bo udało się to jedno, ale gdzie ty jesteś? Właśnie. Ej, mam iść jeszcze dalej? O nie, tu jest tak przerażająco. O, tam było napisane, czy czujesz się wolny, jeśli podążasz w ciemności. Nie, tam było, że czujesz się troszeczkę. Nie było pytania. Oj, o ty głupcze, myślałeś, że naprawdę pozwolę ci uciec? Siadaj na krzesło i pozwól... A, i pozwól, że cię zabiję. Nie masz gdzie uciec. Co? Nie. Ej, na którym mam usiąść krześle? Na którym krześle? Prawe albo lewe? Pewnie trzeba wybrać jedno z tych. Dobra, które, Dominika? Lewe. Lecimy, dawaj. Tu jest światło. O nie! Nie! Co jest? Co się stało? Żyjesz? Żyjesz? Nie, ci spadłem. Co? Error? Tutaj. A, co tu jest? Patrz. Ej, o co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem tego. A, w Scarecrow Final Chapter coming soon. To koniec? Czyli już jesteś wolny? Tak, o. Koniec. Koniec, przeszedłeś. Przeszliśmy, ale ostateczna wiadomość to było... Przeszliśmy? No przeszliśmy. Ty już rzekłeś, a ja umarłam. To co, przeszliśmy. Idź po mojego trupa ze mną. I rób mi ładny jesteś, pogrzeb. Jesteś, jesteś duchem ze mną, Dominika, przecież. Aha, no tak, okej. Okay. To, nie okay. Wiem o co chodzi, nie wiem jakie to ma przesłanie, ale to wychodzi na to, że jakby... Może to był sen tylko? Może po prostu byliśmy w szpitalu i mieliśmy kraksę samolotową, zabrali nas do szpitala i to był sen, wszystko? Mam nadzieję, no to było ja żyję. Że przeżyjesz. No właśnie. Tak czy siak, dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli takie odcinki jak ten horrory wam się podobają, to zostawiajcie łapy w górę, wpisujcie go dziś w sklepie i dajcie mi znać w komentarzach, że chcecie więcej horror mapek razem z Dominiką. Do zobaczenia w następnym odcinku.